Szanowni Państwo, chciałabym... Jest to kolejna, siódma już wystawa czasowa prezentowana w tym roku w naszej placówce. W tym roku właśnie nawiązaliśmy kontakt z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Planujemy współpracę, długoletnią współpracę z tą placówką i właśnie w tym roku zaproponowano nam wystawę, która w warszawskiej placówce prezentowana jest od roku 95, a powstała z okazji 700-lecia Orła Białego. Wystawa ta odwiedziła już wiele miejscowości na terenie naszego kraju. Była prezentowana również poza granicami. Między innymi Polonia Amerykańska mogła też obejrzeć tę wystawę. Jest to wystawa planszowa, oczywiście w Muzeum czyli Narodowym, czyli Instytucji Macierzystej. Była prezentowana w innej formie, w formie eksponatów, prawda? Natomiast, żeby ułatwić transport i prezentację w mniejszych placówkach, zyskała inną formę, formę graficzną, formę plansz. Do współpracy zaprosiliśmy również znanego Państwu doskonale pasjonata, historyka, kolekcjonera, żeby wzbogacił naszą ekspozycję o swoje zbiory medalierskie, a mówię tutaj o panu Zdzisławie Kalinko, który zgromadził na naszej wystawie ponad 50 bardzo ciekawych medali wydawanych z różnych okazji. Zapraszamy serdecznie młodzież, osoby dorosłe oczywiście do końca stycznia tego roku. W połowie stycznia odbędzie się u nas spotkanie z historykiem Muzeum Niepodległości w Warszawie, który będzie opowiadał nie tylko o tej wystawie, ale o pracy całej placówki. Pani dyrektor muzeum poprosiła mnie, żeby ubogacić tą wystawę, czy coś posiadam w swoich zbiorach. No i tak się dobrze złożyło, że akurat tematycznie podpasowały pod tą wystawę zbiory moje w postaci medali. Medali związanych właśnie przede wszystkim z niepodległością państwa polskiego. Trzony wystawy są to medale poświęcone przede wszystkim niepodległości, zrywom narodowym, powstaniom. To są powstania styczniowe, listopadowe właśnie, związane też z miesiącem listopadem. Śląskie, wielkopolskie, getto, warszawskie. Zaczęło się to bardzo, bardzo, bardzo dawno, licząc średnio można powiedzieć pół wieku temu. Zaczęło się tak może trochę prozaicznie, bo rodzice mnie zapisali do klubu modelarstwa. Tam akurat był też wspaniały człowiek, nazywał się pan Gregorek, pasjonat, też filatelista przede wszystkim. No i zaczęło się od znaczków. I tak te zbiory moje powiększały się z biegiem jak człowiek rosł, rozwijał się, prawda, tematycznie oprócz znaczków. Były potem widokówki, stary dokument, pocztówki, zdjęcia, no i potem medale. Medale zaczęły się od, jak to można powiedzieć, historii od ulicy Rządowej. Tam mieściło się Towarzystwo Numizmatyczne, do którego należałem. Potem należałem do Warszawy, do Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i akurat miałem abonament medali. I oprócz tego to, co byłem w stanie kupić, prawda, oprócz tego ta kolekcja też się wiąże, jak to zawsze powtarzam, z dobrymi ludźmi, którzy mnie część różnych rzeczy, numizmatów przekazują do mojej kolekcji. Można powiedzieć za darmo. To nie są stare medale, to są medale z przeciągu 30-40 lat, które upamiętniają właśnie te wydarzenia, które się toczyły na przełomie wieków na terenie Polski. To jest moja druga wystawa medalierstwa, bo pierwszą wystawę medalierstwa miałem jeszcze, jak muzeum w Łomży mieściło się na Krzywym Kole i była to wystawa poświęcona Łomży miastu jako województwu. To były akurat lata 75-89.
I to była też ciekawa wystawa, bo to była podzielona na rys historyczny, sportowy i papieski. Chciałem swego czasu i dążę do tego, chociaż no nie wiem, czy mi się uda jeszcze wypromować miasto Łomża do Księgi Guinnessa. I doszłem do wniosku, że no, może tak najszybciej to by był długopis reklamowy, reklamujący zakłady pracy, produkty, towary i tak dalej. No na dzień dzisiejszy przy pomocy i Państwa też, którzy mnie promujecie, mam ich 10 tysięcy, około 10 300. Ale jak ciągle dzwonię, ciągle jest za mało. To tak zawsze mi się przypomina taki wspaniały kawał, jak to kiedyś człowiek zbierał na malucha. Co zbierał na malucha, to maluch mu podrażał. Tak samo ja. Nigdy nie mogę dogonić tego rekordu. Może za parę lat uda mi się. Legenda opowiada o trzech braciach. Czechu, Lechu i Rusie, którzy to wyruszyli ze swoich rodzinnych stron w poszukiwaniu miejsc, w których mogliby się osiedlić i założyć własne państwa. W przypadku Lecha pomógł mu orzeł w doborze miejsca, w którym mógł założyć swoją stolicę na cześć tego ptaka, miasto i jednocześnie pierwsza stolica państwa Lecha otrzymała nazwę Gniezno. Za czasów Przemysła II, dokładnie w 1295 roku, orła uznano za godło państwa, które książę Przemysł wskrzesił. Używając znaku orła, Przemysł chciał odwołać się do tradycji piastowskich i znaków przez nich używanych, jednocześnie nawiązać do państwa polskiego, które było w okresie jeszcze sprzed podziału dzielnicowego. Kształt orła, jego symbolika, dodatkowe elementy, które znajdują się na naszym godle, w ciągu wieków zmieniały się i przybierały formę takie, jakie były pożądane w danym okresie. No, obecnie używany przez państwo polskie herb godło naszego kraju zostało zaakceptowane przez władze w 1927 roku i ono nawiązuje z kolei do herbu używanego za czasów Stefana Batorego. Biel i czerwień zostało uznane za barwy narodowe podczas powstania listopadowego. Biel nawiązuje do godła, czyli do orła, natomiast czerwień symbolizuje kolor tła, czyli tej tarczy herbowej. Biel jest wyżej, ponieważ orzeł jest ważniejszy od tła, na którym się znajduje. Informacje o tym, że kolor biały i czerwony stały się barwami narodowymi, pochodzą z czasów powstania listopadowego. Właśnie kiedy trwało powstanie, polski Sejm uchwalił, że barwa biała i czerwona będzie umieszczana na czapkach mundurów wojskowych, polskich mundurów wojskowych, używanych w tym okresie jako znaki państwowe. Szybko też wzorzec ten został przeniesiony z Wojska Polskiego i był używany przez wszystkich Polaków. Szczególnie barwy miały wielkie znaczenie wtedy, kiedy nie było państwa polskiego, a Polacy żyli w kraju podzielonym przez ościenne państwa zaborcze. I ta symbolika, zarówno barwa, herb, jak i hymn, były takim symbolem, który przypominał o dążeniach Polaków i jednocześnie utwierdzał ich w przekonaniu tym, że należy dążyć do odzyskania przez Polskę niepodległości i podkreślał te ich starania.